składania do poprawek przy druku dotyczącym żłobku, więc tej uchwały jeszcze głosować nie możemy. Został złożony wniosek przez panią radną Katarę. To jest wniosek sondażowy. Znaczy ja ogłosiłem tą przerwę i powiadomiłem, tym niemniej na wniosek radnego mam możliwość to skrócić. Tym niemniej weźcie państwo pod uwagę, że no, część ludzi specjalnie na to przychodzi. Część pewnie wyszła, wiedząc, że to będzie później. Mamy też informację, jeśli pani prezydent pozwoli, że mamy też informację, że pani prezydent na godzinę 13 do sądu została wezwana na świadka. W związku z tym nie będzie, w przypadku gdybyśmy kontynuowali, nie mogłaby brać udziału w znacznej części tego, a wezwanie na świadka to jest bardzo poważna rzecz, bo za to grożą kary, jeżeli się jest nieobecny. Stąd uprzejmie państwa zapytuję, kto z państwa radnych jest za, nie wiem, jak będziemy głosowali ręcznie, proszę państwa, dobrze? Ręcznie. A jest, tak? A, dobrze. Wniosek, bo za głos przeciw, oczywiście. Tylko proszę państwa, żeby pojasnić, to nie jest wniosek formalny, ponieważ przewodniczący decyduje o porządku. Ponieważ pani radna zgłosiła taki kod wniosek, w związku z tym ja uznałem, że tak powiem, dopuszczę to do głosowania. Jeżeli większość z państwa uzna, że jednak powinniśmy przy tych wszystkich uzasadnieniach robić bez przerwy, no to tak będzie. Ja wznowię dyskutem obrady, przepraszając osoby, które zostały wprowadzone w błąd. Natomiast jeżeli nie, no to ogłoszę przerwę i wtedy będzie komisja gminy. Pani radna Tatara, bardzo proszę. Ja tylko uzupełnię tutaj moją wypowiedź. Mianowicie wczoraj procedowaliśmy naprawdę bardzo długo. Ja byłam jedną z nielicznych radnych, którzy zostali do końca. Były osoby zainteresowane dyskusją i te osoby, które chciały zabrać głos, uważam, że miały możliwość. Poza tym, jeżeli prowadzi obrady pan przewodniczący Bogusław Kosmider, to wiem, że jest bardzo sprawny, nie tylko jako doświadczony samorządowy, ale jako instruktor. I byłoby, można przewidzieć, że pan przewodniczący postawicznie przeprowadzi tutaj porządek obrad. Wiadomo było, że nie będzie szerszych dyskusji przy punktach, które zostały zaproponowane. I dlatego uważam, że to jest marnotrawienie czasu. Dziękuję za wypowiedź na mój temat, ale ja naprawdę kalkulowałem, że skończymy około drugiej. Natomiast no, jesteśmy 12 sakie. Pani Marta Patel. Proszę państwa, po pierwsze razie, czy to nie będziemy 3 godziny tracić, ponieważ ma być zwołane posiedzenie komisji głównej, posiedzenie komisji. Ja chciałam jeszcze pewne rzeczy jakby przypomnieć. Mój wniosek do pana przewodniczącego nie było to, aby była przerwa, tylko było to, żebyśmy określili, do której godziny możemy procedować projekty związane z konsultacją, ponieważ wczoraj nie było całej rady dostatkowa, a była pełna sala. Głosy, które były wczoraj, nie są przenoszone dzisiaj, bo po pierwsze nie ma stenogramu. Nagranie było. Jeżeli państwo uważacie, że nie musimy czekać na te głosy, które były wczoraj, no to poprosimy o odtworzenie nagrania 3 godziny 40 minut i wysłuchamy, co wczoraj ludzie mówili, no bo uważamy, że dzisiaj nie mają prawa już tego powtórzyć. Wczoraj była tylko komisja edukacji, nie byli wszyscy radni. Uważam, że wszyscy radni powinni wysłuchać to, co mieszkańcy mają do powiedzenia. Proszę państwa, ja bardzo proszę, bo stało się tak, jak się stało, tylko dlatego, że wcześniej przeprocedowaliśmy te porządki, pan przewodniczący powiedział, że myślał, że będzie co najmniej do 14. O 15 i tak było zastrzeżenie, że nie wcześniej niż o 15, a może być dużo później. Błagam państwa, nie róbmy z siebie wariata, mówiąc to oficjalnie. Nie mówmy komuś, że będziemy rozmawiać o jego sprawach o godzinie 15 i dyrektorzy wrócili z powrotem do pracy po to, żeby teraz mówić, że jednak mówimy o tym o 12, bo tak jest nasze widzimy się i strata naszego czasu przy godzinie. Dziękuję. Proszę państwa, proszę też wziąć pod uwagę, że dzisiaj były 3 albo 4 interpelacje, a normalnie za interpelacji 20. I normalnie w tym dzisiaj trwały interpelacje 20 minut, a normalnie trwają 1,5 godziny. I weźcie to pod uwagę, że ja szacując tej godziny, przecież nie wymyśliłem sobie, tylko przeszacowałem sobie, ile będą trwały interpelacje
ile różne punkty i wyszło mi, że mniej więcej około godziny 14 skończymy bieżącą porządek, a o godzinie zrobimy wtedy przerwę, komisja główna i o 15 będą sprawy edukacji. W tej sprawie bardzo proszę pana zajmować. W trybie z ogólnym. Państwa, ja proponuję zaraz głosować, bo niech to się rozstrzygnie w tym momencie. My mamy, że tak powiem, być do dyspozycji mieszkańców, czy w tym wypadku szkoły, nie odwrót. W związku z tym, jak najbardziej zasadne jest, żeby dyskusja odbyła się w chwili, w której byśmy się mówili, że od 15. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, proponuję głosować. Jest wniosek o zmianę kolejności porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem? To jest wniosek pani radnej Tatary, aby sprawy edukacyjne głosować, czy przeprowadzać. Ktoś za pana głosuje, techniczny problem, tak. Proszę Państwa, jeżeli nie są, jeżeli jest techniczny problem, to ja proponuję, panie radny, panowie i panie, słuchajcie, czy to nie musi być zmienne, to może być ręcznie przegłosować w dzisiejszej stanie, no. To będzie szybciej, sprawniej, a pan przy okazji to technicznie też. Szanowni? Ja chcę, ja sformułowany wniosek. Jak brzmi wniosek? Wniosek rozumiem, aby zmienić kolejność obrad i obradować nad sprawami edukacyjnymi bez przerwy. Kontynuować, tak, czyli bez przerwy. Skąd wniosek, czy przeciwne, jakby stanowisko jest takie, że zrobimy przerwę, będzie komisja główna i o 15 zrobimy obrady w temacie edukacji i dokończenie tam jeszcze jednej sprawy. Myślę, że już jest sprawa jasna. Bardzo proszę panie o przygotowanie się. Możemy głosować, elektronicznie nie możemy. No, a pan radny może? Dobra, to głosimy, głosujemy. To nie, poczekajmy. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych jest za wnioskiem pani radnej Tatary? Bardzo proszę o naciśnięcie stosownego guzika, podniesienie stosownej ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zamykamy poczynienie. Sprawdzacie Państwo, bo mnie na przykład przeskakuje i to potem jest błąd. Bardzo proszę, kto byli? Proszę Państwa, za wnioskiem 3 osoby, przeciw 25, 4 wstrzymały się, 7 nie brało udziału. Prosimy w wydruk. Sprawa jest oczywista, ogłaszam, no może tak. Komisja Główna, sala 303, 12.30.